czy pięknie ta stodoła tam wygląda, ta farma w tym słońcu zachodzącym. Czwartek wieczór, piękny zachód słońca. Jechałam w stronę zachodu i aż mnie oślepiało, jest takie ostre to słońce. I dzisiaj w nocy ma być 9 tylko, pojedyncze single digits. Więc no, tak jak ostatnio siedziałam, oglądałam rakuny i chwaliłam, jakie ciepłe są w nocy, to 9 to jest troszeczkę tak na sierpień, no mało, mało. No nic, dzisiaj w pracy troszeczkę lepiej, troszeczkę udało mi się zrobić rzeczy, które zaplanowałam, że zrobię, co zawsze jest dobrze. Nie było jakichś niespodziewanych klientów, którzy przychodzą i ci rozwalają z góry zaplanowany grafik. Zabukowałam bardzo fajny trip do Afryki na safari do Botswany dla klientek. Także jadą już w październiku, tak w sumie na ostatnią chwilę, bo takie wyjazdy z reguły bukuje się na wiele miesięcy przed. Ale udało się tak, że były miejsca na ostatnią chwilę i panie będą jechać do RPA i do Botswany. Więc jestem bardzo zadowolona z tego i to jest z tą samą firmą, i zobaczcie, teraz mnie oślepia i nic nie będzie widać. I to jest z tą samą firmą, a z którą ja byłam w RPA w 2012 roku. Także bardzo, bardzo luksusowa firma. Wszystkie hotele, także na safari, są 5-gwiazdkowe. I na pewno panie będą miały bardzo miłe wspomnienia z tego wyjazdu. Zjeżdżam tutaj, już nie będę jechać pod słońcem. I nasze koniczki, jak zwykle rodzinka się pasie tam. Rano też się pasły. Miło ich zawsze widzieć, a tutaj już żniwa u nas się kończą. I sierpień się kończy. Byłam dzisiaj krótko na YouTubie, dlatego że dodawałam z pracy mój filmik i tak zerknęłam na różne tytuły i patrzę, że jest Wspomina jakiś przyjaciel Piotra Woźniaka Staraka. I tym sposobem dowiedziałam się, że jeden z najbogatszych Polaków nie żyje. Co mnie bardzo zasmuciło, dlatego że wyglądał chłopak, ten Piotr, jest fajnym facetem. I jak Agnieszka, jego żona, o nim opowiadała, to widziałam, że miała taką iskierkę w oku. Mówiła, że są najlepszymi przyjaciółmi i że no naprawdę są, jedno jest za drugim. Więc byłam w szoku, widząc takiego smutnego newsa. A jeszcze bardziej byłam w szoku, kiedy zobaczyłam komentarze internautów. To był chyba, nie wiem, jakiś serwis informacyjny polski. Także jeszcze bardziej byłam w szoku, kiedy zobaczyłam komentarze pod tym filmikiem internautów. Ile jadu! Boże, ludzie! Ja sama napisałam komentarz tam, ale napisałam, że po prostu, że straszna to wiadomość i bardzo współczuję rodzinie i że widziałam, że temu chłopakowi tak jakby dobrze z oczu patrzyło, że na pewno był fajnym facetem. To ja napisałam taki komentarz, ale wszystkie komentarze były okropne, okropne. I nie wiem, nie wiem, jak można w ten sposób napisać o kimś, kto niedawno zmarł. No dobrze, że był, okej, rozumiem, że był bogaty, że był milionerem, że ludzie zazdroszczą, ale ludzie, to był dalej facet, który miał 39 lat,
jak można pisać takie komentarze. Jakieś tam też były konkluzje typu, że a co z jakąś laską młodą był na łódce i tak dalej. Nikt nie zna faktów, nikt nie wie, co się stało, jak do tego doszło. I to są tylko różne konkluzje takie. Także nawet jakby był, powiedzmy, z kochanką, to dalej umarł facet, który był młody, całe życie miał przed sobą. Naprawdę bardzo, bardzo mnie to zasmuciło, czytając tego typu komentarze. I tak mówię, czy to jest normalne? Czy ludzie są naprawdę tacy podli? Czy to jest w naszym kraju zawiść Polaków, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to wtedy to panie menonitki idą w sukieneczkach, zobaczcie, macie mną w kapeluszach swoich. Czy ludzie tylko biorą, szufladkują kogoś, jeśli ktoś jest milionerem, to nie można wobec niego odczuwać jakichś ludzkich uczuć, typu smutek, typu, no nie wiem, no jakichś ludzkich. Jak można pisać coś takiego? Przecież ewentualnie wydaje mi się, że rodzina to przeczyta, jego żona. Myślę, że większość ludzi zna jego żonę Agnieszkę, dlatego że prowadziła przecież tyle już tych i Asia Express, i America Express, i teraz Big Brother. I mi się wydaje, że Agnieszka jest też osobą sympatyczną. Więc stanowili na pewno sympatyczną parę. I jak ona musi się teraz czuć, jakim ona musi być żalu? Boże, ja nie mówię, że ona ma, jej żal jest ważniejszy niż na przykład pani Kowalskiej, której mąż zginął w wypadku dzisiaj czy wczoraj. Nie mówię o tym, bo tak jak i pani Kowalskiej należy się szacunek, czy panu Kowalskiemu, który zginął, to tym ludziom też należy się szacunek. Ludzie, opanujcie się i przestańcie mierzyć człowieka tym, co ma. Trzeba mierzyć człowieka, jaki jest. Okej, był milionerem, dobrze, no jest to dużo bogatych ludzi w Polsce i na świecie i nie znaczy, że od razu trzeba psy na takim człowieku wieszać. No dajcie spokój, ludzie, opanujcie się. Także nie wiem, ja tak mówię. Bardzo mnie to poruszyło. Bardzo mnie to poruszyło, naprawdę. No nie znałam faceta, nie znałam Agnieszki, znaczy znam tyle, co wszyscy znają z telewizji. Ale po prostu śmierć kogoś tak młodego powinna poruszyć. Pierwsze uczucie, jakie powinna, jak pierwszy odruch, to powinien być właśnie smutku. A tam ja nie widziałam w tych komentarzach zero smutku. Typu było, okej, taki bogacz, dobrze. O, stało się, trudno i tak dalej, itd., itp. No zupełnie bez serca. No dobra, już będę kończyć. Jadę do Zealand znowu, tak jak mówię, dlatego że Kitek bierze antybiotyki, więc ja teraz codziennie jeżdżę po 80 km do pracy i 80 km na noc po pracy. I tak, mój mąż chce w ogóle kupić dom w tej okolicy i się wyprowadzić, ale ja tak jakby lato było cały czas, tak jak teraz, to chyba by mi się to podobało, ale zimą to jest po prostu strasznie, dlatego że te niektóre drogi są tak pozawiewane, że zimą jest w zero widoczności, bo część tutaj terenu jest właśnie taka płaska i nie ma żadnych drzew z boku i bardzo zawiewa drogi i ja nie chciałabym jeździć codziennie do pracy i z pracy w takich warunkach. Także niestety z naszą strefą klimatyczną raczej się nie wyprowadzę z Waterloo. No chyba, że będę już na emeryturze. Znowu coś zabite, to dzisiaj jechałam z Kungs. Że będę na emeryturze i nie będę musiała do
dojeżdżać. No, tak, jak teraz mieszkamy, to mam tylko 5 km.